Hej, hej, moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Tutaj Hanta, kolejny odcinek z Wiedźmina trzeciego. Słuchajcie, wiem, że mówiłem, że będziemy robić fabułę czy coś, ale sorry, po prostu tak się wkręciłem w robienie tych całych setów wiedźmińskich, w szukanie tych schematów, że dzisiejszy odcinek, znaczy ten odcinek po prostu sobie weźmiemy i poświęcimy właśnie na poszukiwanie tych setów i mam nadzieję, że po prostu wszystkie znajdziemy. Oczywiście nie mam tutaj na myśli setu żmii, tego lepszego, tylko te wszystkie pozostałe cztery. No, więc tak, na razie jestem tam, gdzie ostatnio skończyliśmy, nie? Tutaj u góry nad Nowigradem. Na razie musimy się udać do wsi Zalipie, czyli tutaj. I tu jest handlarz, który ma, uwaga, mapy właśnie na czwartą mapę Scotta, więc to jest mistrzowski set Scotta i to musimy sobie właśnie ogarnąć. A tutaj jest jeden fragment z ulepszeń kota, w sensie tam jest kot trójeczka, nie? Więc to chyba ten jest jakiś tam wyśmienity. Teraz zobaczę. A nie, przepraszam, mistrzowskie to my mamy porobione, tylko wyśmienitych nie mamy. No to nic, mam nadzieję, że tam znajduje się ta mapa, także widzimy się tam. Zaraz zobaczymy się dalej i normalnie dzisiaj robimy schematy. No i dobra, jesteśmy w Zalipiu i to jest, którym było zlecenie na tego. Jeżeli się nie mylę, to tutaj chyba było zlecenie na nie na Enta, ani na drzewce, tylko na Leszego. O właśnie, na Leszego. To jest jedyny kupiec i on ponoć powinien mieć mapy. Chuja, nie ma żadnych map. A nie, czekajcie, coś tu jest. Tristana i Izydor? Okej, okay, to jest... Ale to wygląda jak mapa jakaś. Znaczy jak, przepraszam, jak quest jakiś, nie mapa. Co to jest? Receptura przynęta na czarta. Ciul, możemy sobie wziąć. Ale nie ma tu. Schemat na proste narzędzia i kowalskie. Okłamali mnie. A Tristana i Izydor to widzę jest jakaś... ale ten, oczywiście to jest nawiązanie do Tristana i Izoldy. Bywaj. Tak, to Tristan i Izolda, nie? Tu jest Tristana i Izydor. Już to zobaczymy. Co to tutaj to ma być? Tristana na nosie miała zalecenie matki przełożonej. Zamiast ciepłych onucy wolała chodzić boso. Nad szorstką włosienicę podkładała kowieczkie koronki i majtki z batiku. Skoro tylko zapadał zmierzch, a nowicjuszki posłusznie udawały się na wieczorne modły. Ona wymykała się cichaczem i biegała do zatoki, gdzie czekał już na nią Izydor. Wesoły diabol, choć był tęgi jak stodoła, a zamiast stóp miał kopyta, spodobał się Tristanie jak nikt inny na świecie. Dla niego to właśnie zerwała śluby i sprzeniewierzyła się woli rodziny. Wiedziała, że skoro tylko ich związek zostanie odkryty, zarówno Izydor, jak i ją czeka stos, dlatego potajemnie planowała ucieczkę. No i... co mi to coś ten? No miał wykrzyknik, tak jakby miał tutaj, nie wiem, jakby quest miał się odpalić jakiś, ale z takiego nie widzę. Niemniej jednak była mowa o tym, że w tej wiosce ma być jakiś kowal, ale kowala nie widzę. Idę zweryfikować informacje. Dobra, sorry, faktycznie był kowal, no i faktycznie ma tu jakieś mapy. Czwartą mapę Adalberta Kermita i właśnie to jest nam potrzebne. I właśnie to jest śmieszne, bo jakby trzecia mapa jest, tak naprawdę zawiera mistrzowski set, a czwarta zawiera wyśmienity. To jest dziwne, nie? No więc to sobie weźmiemy. Znaczy te sety są trochę tam pomieszane. Lekko nadate notatki Hieronimusa Wiedźminie Elgarze. No właśnie, te dwie nam będą potrzebne. To nowigradzki długi miecz mi się nie przyda. Czy coś mi się tu z tych jego rzeczy przyda? Pewnie nie. Niemniej jednak zawsze możemy posprzedawać, bo mamy trochę tych pierdół. Zapomniany miecz Wranów. Ja go będę sprzedawał, to jestem ten. Nie chcę mi się tego nosić. A i tyle żeśmy ten nasprzedawali, tak? No dobra. Na resztę trzeba będzie gwint wykonać mistrzowską broń. Nie, to nie interesi. Dobra, więc teraz mamy to. Okej, okay. Jest czwarta mapa. Podążając tropem symboli wiedźmińskiej szkoły cechu kota. Nie echu, tylko cechu kota. Chłopaki z CD Prody, jak czytajcie, co piszecie. Natrafiłem na cztery kolejne punkty oznaczone tym znakiem. Okej, okay. Dobra, mniejsze z tym. I tutaj mam jakieś notatki. Ulepszenia do ekwipunku wiedźmina ze szkoły wilka zostały ukryte przez Elgara wokół Kermoren, czyli z nich najgłębszy... No wiadomo, o co chodzi.
I teraz mamy kota 4. To jest raz. Kot 4. I wilk 2. Nie wiedziałem, że my nie mamy wilka 2. W ogóle jakoś tak... Faktycznie, nie ma w ogóle wilka 2. I teraz dopiero znajdziemy go. No bo wilku nam trochę brakuje. Okej, to ja sobie, słuchajcie, pozaznaczam punkcikami, gdzie co jest. No i za chwilę lecimy po prostu na dalsze poszukiwania. No i dobra, jesteśmy na pierwszym miejscu i co nas tam czeka? No i zajebiście, tylko że najpierw sobie zmedytujmy, bo jakoś tak nie bardzo cokolwiek mamy. Odwar sobie zwalniemy. No i spoko, możemy lecieć na golema. A, przepraszam, to jest żwiołak ziemi. Pomyliłem. W sumie byśmy chyba... Walnęli tutaj to. Dobrze, się odsunąłem. A, przebrał postawę obronną. 27 level, to nie taki niski znowuż. Walnijmy może zwykłego tego, tylko trochę spowolni. I tak w tym momencie faktycznie legit jest spowolniony tym, kurczę, naszym rdem. Głupi żywiołak ziemi, myślał, że... O! Wyrzuciłem go na te kamienie jego. Myślał, że zamknie nas tu kamieniami, ale tak naprawdę to on zamknął siebie kamieniami tutaj ze mną. Chłe, chłe, chłe. Za cholera, wychodzi mi na te kamienie. Ja mogę jak atakować. Dobra, jedne spadły. Au. Ciach. No i se kurde mogę ciąć kamienie, no nic więcej. Fajnie, spadł w ogóle, no co za shit, no. Se skłonuje w takim razie. O, on se tu może podejść, fajnie. Dobrze wiedzieć. O, poszła tarcza, ale w sumie to nic się nie stało. No i żywiołak nie żyje. Bardzo ładnie. Pozbieramy to, no i tutaj gdzieś mamy... I tu gdzieś będziemy mieli rynsztuneczek, będziemy mieli pancerz jakiś, nie wiem, czy wyśmienity, czy ulepszony. Może gdzieś tu? No i jest jakaś skrzynia. What? Damn, girl! Nie, no zajebiście. Ej, to jest aż 4 są. To naprawdę niewiele zostanie z tego kota. To jest cały wyśmienity set. Patrzcie, zbroja, rękawice, spodnie, buty, bo miecze już mam. Ej, to zarąbiście wręcz. To zarąbiście wręcz, co? To mamy cały wiedźmiński set w tym momencie skompletowany do kota. Słodko zaznaczę. I zostało nam dosłownie, mamy mistrzowski, mamy 5 na 6 elementów mistrzowskiego ekwipunku z kota, natomiast ten ostatni jest na... zapisałem sobie, gdzie on jest. On jest na Ardskellig, także to w jakiejś takiej jaskini, w której już byliśmy kiedyś, no ale jakoś tego nie znalazłem. Więc tam sobie będziemy musieli pójść. No a na razie ja sobie po prostu lecę... robić kolejne. Zostało nam na... Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć na południu nam zostało takich właśnie miejsc, więc idę je odwiedzić, pozbieramy i... Jej! Dużo już mamy. No i dobra, tutaj jesteśmy na kłomnicy. Pamiętacie na pewno to miejsce. A, nie widać tej wieży. No ale w każdym razie... Tutaj jesteśmy. No i tu mamy taką malusieńką wysepkę i po prostu postanowiłem, że kurczę, normalnie przepłynę. No wyspą to ciężko nazwać, to jest raczej taka, kurczę, mulda z 5 drzewami, ale znajduje się tam właśnie ostatni fragment ze szkoły wilka. Wow, ej, patrzcie, zza drzew wyrósł nam teraz jakiś kawałek budynku. Rozumiem, że to kiedyś było większe, w sensie ta wyspa, tylko coś się stało i wzięło się, rozpierniczyło. No i tutaj gdzieś będzie... Przypuszczam, że ten skarb jest gdzieś u góry. Tak, dokładnie. Dokładnie nie chciałem w tym momencie nurkować wiedźminie, także bardzo, bardzo ci dziękuję, że zanurkowałeś. O, patrzcie, kogo my tu mamy. Zamazane krwią zapiski. Zatopiona skrzynia. Okej, zobaczmy. Te zapiski jego. Żeby nie zapomniał, miejsce jest wysepką z ruinami budynku albo mostu zbudowanego z czerwonej cegły. Na wyspie został ślad po obozowisku, trzeba zejść pod wodę, gdzie widać resztki budowli, między którymi znajduje się skrzynia.
Przypuszczam, że w tej skrzyni to będzie. Aż tam? No właśnie, nie? Jest obozowisko. Tu są jacyś ludzie. Ten koleś, rozumiem, tutaj chciał też przejść, ale coś go zabiło. I patrzcie, tu jest... O, utopce! Na czwartym poziomie. Serio? Jednym ruchem trzech położyłem naraz. Piękne. Trzeba być totalnym frajerem, żeby tutaj tak zrobić. Znaczy, w sensie tak ten... wziąć i nie pokonać tych utopców. Ale ci goście byli frajerami najwyraźniej. Natomiast tu jest jakaś skrzynia. Teraz zanurkuj. O właśnie. Co to jest? Diamentowy pył. Dobra. Jakieś dodatkowe rzeczy. No właśnie to tak wygląda jak jakiś budynek. Albo faktycznie fragment mostu. No ale gdzie by była reszta tego mostu, nie? Chyba, że zaczęli, jak polscy budowlańcy, zbudować od mostu i nie skończyli. Widziałem takie kwiatki. Zresztą zrobiłem analogiczną specjalnie rzecz, zrobiłem w tym, SimCity. Więc możecie sobie poglądać. Faktycznie jest reszta budowli. Ale czy ja wiem, czy to jak most wygląda? No faktycznie, no ma takie, kurde, arkady. Dobra, teraz gdzie ta skrzynia? Tam coś widziałem na dole? Nie. Uźwa wielkie to, ej. Ale tu fajnie, normalnie trochę jak w Rapture. Są dwie skrzynie. Może jedna jest ze schematem, a druga z zadaniem? Dwie. A tam widziałem następną, to jest tylko zatopiona skrzynia na razie. Ale pytanie, gdzie jest... schemat? Gdzie jest schemat? Tu nie ma. W ogóle Tom, ja mogę orkę z Majorki zażyć, nie? Czemu tego nie zrobiłem? Poczekajcie. Jak wygląda orka? To jest dobre pytanie. Pełnia, puszczyk, dekokt. No ja chyba robiłem orkę, nie? Krew, jaskółka, wilga. Tu jest orka, o właśnie. Co mi to da? Zwiększa zapas powietrza pod wodą o 50% i poprawia widoczność w czasie... O, wow. Poprawia widoczność w czasie nurkowania. No faktycznie jest trochę ten. A to, że zapas się zwiększa, to po prostu wolniej nam schodzi powietrze. Myślę, że o to chodzi. Dobra. Poczekamy, aż się odładuje i zanurkujemy jeszcze raz, bo szkoda by było tracić życia. No mogłem, kurczę, znaleźć najpierw tego, nie? Ten rysunek, ale stwierdziłem, że kurczę, może to będzie gdzieś tam u góry. No i dobra, tu jest skrzynia. Cholera jasna, no nie ma, no. Gdzie jest mój schemat? Ja chcę mój schemat! Ależ to jest wielkie. Naprawdę. That's what she said. Hehe. Nie, ale duży ten budynek. O, tu jest następna skrzynia. Strasznie dużo tu skrzyń było. No, ale tylko pierdoły, no. To jest, nie bardzo wiem, jak stąd wypłynąć. No, spróbujemy tędy jeszcze popłynąć. Cały czas mam zmysł wiedźmiński włączony. Ale to i tak się dobrze sprawdza ta orka, naprawdę. Właściwie nie ma różnicy między zmysłem i bez zmysłu. Tylko tak to po prostu jest szansa, że skrzynię zauważę. Tutaj coś jest, ale to nie wygląda jak skrzynia. Co to jest? Jakiś znak? Nie, to jest skrzynia. Kurczę, no ale do góry. Cholera, dobra, czekajcie, wypłynę. Albo jebać. Bo kurczę, no po prostu czasem tak jest ciężko pod wodą kliknąć coś. Dobra, nie no, muszę wypłynąć, nie mam powietrza. Olipka jasna, dopłyń do góry. Dobra. To był ogromny, albo faktycznie most, albo budynek. Bo szczątków tutaj jest pełno. To była ta skrzynia, nie? No właśnie. Może od góry łatwiej ją będzie otworzyć. Dalej nie ma. No ja się wkurzę. Dobra, idę szukać tego znaczka. Dobra, patrzcie, tu jest znaczek. No kliknij znaczek. Natomiast tutaj są dwie skrzynie i myślę, że to jest jedna z tych dwóch. Nurkuj. Strasznie dużo, ale fajnie, no tak, kurczę, nie, no mi się podoba, motyw jest po prostu cudny. Jest, ulepszona zbroja wiedźmińskiego cechu wilka, ulepszona zbroja wilka. Muszę zapamiętać i zapisać. Dobra. Już sobie wypłynę tylko na górę. Ulepszona zbroja wilka. Wilk, ulepszona zbroja
To znaczy, że brakuje mi jeszcze ulepszonych spodni i będę miał wtedy całego ulepszonego wilka. Dobra. No to widzimy się w jakimś następnym miejscu. Strasznie dużo czasu tu straciliśmy, ale ciekawym miejscem myślę, więc warto było. No i dobra, zbliżamy się do jakichś ruin, widzę. Mamy tutaj znaleźć ulepszenie do pancerza. Też wilka, więc ono będzie jakieś wyśmienite w takim razie. No i mamy upiory. Dobrze, proszę bardzo. Come with me, bro. 7 poziom mają lulz. Dobra, ewidentnie nie chcą mnie atakować, więc kij z nimi. Jaka tu musiała być rezydencja, jak ktoś se pomnik jakiegoś, kurde, lwa, tygrysa, geparda se tu wystawił, to ładnie. Aha, tam jest skrzynia po prostu, no dobra. Dużo kombinowania nie będzie, na szczęście. Wygląda jak jakiś portal. To są jakieś elfie ruiny zapewne. No, ale widzę, że nie mogę tego odpalić. Coś tu muszę zrobić? Warto się tu rozejrzeć. Tak, tak, tak. Ale nie mogę tej skrzyni otworzyć tam. Przynajmniej nie była zaznaczona, jakby była do otwarcia. Spróbujemy jeszcze raz. Nie wiem dlaczego tak. No widzicie, patrzcie, w ogóle nie klikalna jest. Tu są tylko kwiatki. No nie bardzo rozumiem. Są na pewno jakieś elfie budowle. Ale o co tu chodzi? Tu nic nie ma. To są tylko grzyby. Nie no, serio, o co tu chodzi? Nic absolutnie tu nie widzę. O, czekajcie, coś tu jest, ale to co to jest? To jest jakaś roślinka tylko, wronie oko, je. Studnia! I tu jest jakieś coś, patrzcie, co to jest? Mistrzowska zbroja wiedźmińskiego cechu wilka. Serio, w jakiejś kurwa dupo studni ktoś w jakiejś mega małej skrzyni to ublokował. Mistrzowska zbroja wilka. Mistrzowska zbroja wilka, dobra. Okej, no to fajnie. To fajnie, no to mistrzowskich mam przedmiotów już dwa. Damy ulepszenie do stalowego miecza, więc ona jest niedaleko. Ja, szczerze mówiąc, powiem wam, że dawno temu, jak sobie grałem, jeździłem sobie tu i tu był pytajnik, tu jest pytajnik. Ja sobie przepłynąłem po ten pytajnik, później przyszedłem tu, porozwalałem te gniazda, wszedłem do wsi Stegny i się okazało, że tam jest zadanie i za chwilę dostanę expa, a potrzebowałem jechać do Kermoren i wiecie, zostawić sobie, żeby w Kermoren móc zdobyć expa, dlatego wszystko to rzuciłem i dlatego nie mam tego schematu. No więc lecę do tam, trzeba przepłynąć łódką. Znaczy nawet nie łódką, ale ten. No, zaraz się tam zobaczymy. No okej, jesteśmy w jednym, tak jak mówię, szybkim miejscu. Dosłownie... już wam pokażę, gdzie jesteśmy. Tu jest kawałek od brzegu, można sobie tam łódkę wziąć, a nawet stąd. I tu jest jakieś kilka skrzynek. Co to, one są przeszukane już? Może przeszukałem tu jakiś trupek. A my sobie musimy zanurkować do statku. I tutaj coś w tym statku było, chyba tu. Bo czasem pod podkładem są, ale widzę, że... Tu mam jakąś skrzynię, ale to nie jest to. Tu za to jest, widzę, normalnie znaczek wilka. No dobra, nie będziemy tego... Aha, zbadaliśmy to, tylko ciężko, żeby Geralt coś powiedział, jak jesteśmy pod wodą. Teraz będziemy musieli chyba pod pokład po prostu wejść. Czemu ja nie mam tej orki ten? A pewnie się skończyła. Ona jest na 5 minut. Orki, orki z Majorki. I pływamy. Gdzie tu jest wejście? O, tu jest wejście pod pokład. I tu będzie skrzynia. Gdzieś powinna być. O, tam coś jest. Może to to. Jest! Mistrzowski stalowy miecz... Wiecz, kurwa. Brawo, Hante, umiesz czytać. Mistrzowski stalowy miecz wiedźmińskiego cechu wilka. Mistrzowski stal wilka. Przepraszam, zapamiętaj, żeby to zaznaczyć. A tu widzę, że od razu... Aha, jeszcze możemy, bo to jest jako pytajnik zaznaczone. Wynurzmy się na chwilę. I tu jest coś jeszcze do zebrania, widzę. Tylko się na razie wynurzę. Ja już sobie to zapiszę. Mistrzowski stalowy wilk. No, działaj długopisie. Dobra, jest. No, to mamy z mistrzowskiego wilka mamy 3, z wyśmienitego wilka mamy 3. I z ulepszonego mamy 5, nie? I to nam tyle brakuje do full setu wilka. Dobra, zanurkujmy jeszcze raz.
pytanie, czy pod pokładem to będzie, czy gdzieś tutaj, bo czasem na przykład skrzynie są obok statku. Tutaj nie widzę, tu jest rufa. Myślę, że to tam było pod pokładem. Tylko, że kurczę, nie ta skrzynia, którą ja wziąłem. Krótka strasznie ta orka, nie? Wejdźmy jeszcze raz tu. Coś tutaj będzie pewnie. Tu jest jakaś skrzynia, ale widzę, że nic w niej. O, tutaj mamy jakieś dwie skrzyneczki. No i wiadomo, to są rzeczy z pytajników. Albo się przydadzą, albo się przydadzą jako hajs po prostu, jako do spieniężenia rzeczy. No i mamy zaliczone. Dobra, no i widzimy się po prostu jakoś w innym miejscu. No i jesteśmy na miejscu. Tutaj za to będziemy szukać kawałków niedźwiedzia. Dawno żeśmy niedźwiedzia nie szukali. Ale gdzieś to będzie. Widzę jakieś pozostałości z jakiegoś obozowiska. Mówisz, że tutaj... O, oh shit, podpaliłem się własnym ardem. Znaczy własnym igni. Co my tu mamy? Utopca. No i dobra. Widzimy pani utopiec. No dalej. Zobaczymy sobie igni właśnie. Na pół. Bardzo ładnie. Tylko kurczę, chciałbym to kliknąć. O właśnie. A i teraz już wiem, gdzie mniej więcej tego szukać, a nie tak o. Gdzieś tutaj, co? Fajnie, jakby to nie było, kurde, związane z wodą, ale widzę, że chyba nie ma... Nie mamy wyjścia, musimy spływać pod wodą. Mówisz, że wieje, co? Gniazdo potworów tutaj jest. A właśnie, no bo tu jest pytajnik. Więc od razu sobie zrobimy to gniazdo utopców. Sobie załatwimy. Stąd wychodzą utopce. Najlepiej wysadzić to miejsce. Dokładnie, nie? A jak najlepiej pozbyć się potworów? Wysadzić wszystko w powietrze. No i przy okazji utopiec się jakiś tam nam wygenerował. I bardzo ładnie. A z gniazda można zawsze pozbierać rzeczy. Niemniej jednak tutaj nic nie widzę na tym. O, jest skrzynia. O, patrzcie, to jest tak na skraju, że kurczę, by tego się nie dało domyśleć. Mistrzowski srebrny miecz niedźwiedzia. To bardzo fajnie. Drugi z mistrzowskich rzeczy niedźwiedzia. Jeszcze cztery z niedźwiedzia zostały. To jest naprawdę niewiele. Czy coś tu zbiorę? Albo nie? Dobra, wracam i teraz muszę w drugą stronę zupełnie pojechać. Tutaj jest w ogóle, jesteśmy niedaleko tego drzewa wielkiego, na którym, pod którym walczyliśmy z Imleritem. Strasznie mi się podobał ten po prostu jak król Gonu zawołał do niego tam w Kerworen. Imlerit! O, Imlerit! No i wiedźmy, żeśmy zabili dwie, właściwie Ciri zabiła, czyli właściwie my zabiliśmy, no bo to przecież my sterowaliśmy Ciri. Ciekawe, czy spotkamy kiedyś tą jedną wiedźmę? Może w krwi i winie będzie do zabicia, albo w sercach z kamienia? Ciul wie, nie wiem, że jeszcze nie przeszedłem. No niemniej jednak idę w drugą stronę i gdzieś tam się na miejscu zobaczymy. No i dobra, myślałem, że od tego pradawnego dębu uda mi się dostać. Słuchajcie, gdzieś... O, tu już jakieś upiory. Że mi się uda dostać do tego ostatniego miejsca. Ale niestety nie. Jest to kolejne miejsce, gdzie diabeł mówi dobranoc. I po prostu wyskakuje taki komunikat, że zawróć, to nie jest dobre miejsce, żebyś do niego szedł. No i tutaj widzę jakieś już ruiny. A, zaraz wam to pokażę na mapie. O, właśnie tutaj, nie? Myślę, że stąd jakoś przejdę, ale tędy się nie da przejść, natomiast od pradawnego dębu tutaj jest nawet spoko ścieżka. Tu jakieś pytajniki po drodze, ale ich nie robiłem. Zrobię po prostu kiedy indziej. No bo macie na pewno świadomość, że wytworzenie takiego odcinka, który... No, on ma 25 minut w tym momencie, ale mi to zajęło już sporo czasu. Bo z drugiej strony to jest tak, że a, skoro mogę sobie pauzę w nagraniu zrobić i muszę coś zrobić w międzyczasie, to równie dobrze mogę odejść na chwilę od kompa i coś tam, no i tak mija godzina. Za godziną. Liverna. Dzień dobry. No, ciachaj ją. Jeszcze raz. I bardzo ładnie. Kurczę, jaka prosta Liverna. Nawet jajo jej mamy. Dobra, tu mamy skarby. Bardzo ładnie. I tutaj w tej ostatniej... Wow! Czy to jest cyklop? To jest cyklop. Weźmiemy sobie... Quen.
Wydaje mi się, że Axie dobrze działało na cyklopy. Teraz wypróbujemy. A gówno tam. Znaczy ma to wpisane tak naprawdę, z tego co pamiętam, ale gówno tam. Co działało dobrze na cyklopy? Coś działało, nie wiem czy nie Irden. No właśnie, bo on jest taki kurcze. Bardzo... taki, wiecie, szybki, zwinny... Znaczy nie, właśnie nie jest, ale jest szybki i napierdziela, a tak to patrzcie, co mu właśnie zrobiłem. Moim Irdenem. Aż mi kurcze, mnie odrzuciło i aż mi miecz kurcze się połamał prawie, że, ale spoko. Zaraz go naprawimy. Zaraz naprawimy ten mieczyk. Gdzie ja tu mam jakieś rzeczy na naprawy? To nie, o, to się przyda. A to jest, co to jest? 90%? No to może nie. 40, 15. A to nie mam zwykłych na ten? No szlak by to trafił. Dobra, to wezmę tutaj dwie 15 na to zużyję. Dobra, i tutaj mamy sporo rzeczy. Tu gdzieś jakiś skarb, tu gdzieś jakiś kamień szlifierski widzę. No, jest skrzynka, jest kamień szlifierski. Yeah! Mistrzowska zbroja, rękawice, spodnie i buty z niedźwiedzia. I bardzo mi się to podoba. Bo w tym momencie mamy full set mistrzowski niedźwiedzia i po prostu możemy go wziąć i sobie wytworzyć. I bardzo mi się to podoba. Tu mamy coś i tu mamy coś. I to w sumie koniec z tych wszystkich skarbów. Nie, tu jest jeszcze jakieś worki są. No i fajnie. I bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, bo niedźwiedzia mamy właściwie zrobionego. I myślę, że w tym odcinku po prostu sobie go wytworzymy, ale to tym się zajmiemy później. I na obecną chwilę zrobiłem wszystkie rzeczy, wszystkie poszukiwania schematów, które znajdują się w... które znajdowałyby się w... słuchajcie, w... na tej części mapy, czyli Velen Novigrad. Następnie mamy jedno w Kermoren i chyba z 6, czekajcie, zaraz zobaczę. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aż rzeczy na Skellige, więc po prostu myślę, że sobie najpierw wejdziemy do Kermoren. Tylko, że nie wiem dokładnie w które miejsce, ale zaraz to po prostu sobie odnajdę. Ach, no i witam was serdecznie w pięknej dolinie Kermoren. Po prostu cudnie tutaj jest. No i tutaj właśnie się znajdują ulepszenie jakieś do spodni. Oczywiście ze szkoły Wilka. Jak żeby innej. Ogólnie podpłynąć sobie, znaczy przenieść się trzeba po prostu pod tą chatę nad jeziorem, wziąć łódkę i właściwie na miejscu już jestem. O, jeszcze wyjdę. No i zobaczymy, gdzie to tutaj oni pochowali. Warto się tu rozejrzeć. O, tu widzę już jakąś skrzynię, pewnie to. A może i nie, ale może tak. No, kurczę, Wiedźmin, po prostu jakbyś, kurwa, tylko mógł kliknąć to. Znaczy, staram się to klikać, jak tylko mogę, ale on po prostu tak szaleje. O, jest, ulepszone spodnie cechu wilka. Ulepszone spodnie wilka. Dobra, czyli w tym momencie mamy ulepszonego wilka w całości. Czyli bardzo dobrze. Siachens. Ale coś tu widziałem jeszcze, jakieś czerwone, co się tutaj, nie? Patrzcie. No chciałbym tylko wyjść na brzeg. Co tutaj jakieś utopce? O, utopca. Ciekawe, co go tak zmasakrowało, bo na pewno nie człowiek. Jeszcze jeden utopiec. Jeszcze bardziej rozszarpany. Przestając z wiedźmińskich zmysłów, dowiecie się, co się stało w pobliżu jeziora. Śmieszny. I patrzcie, jaki wielki teren mamy zaznaczony w ogóle. Prawdy spory, ale myślę, że to może być coś związane z tą jaskinią, którą tutaj widzimy. Przy okazji zrobimy małego pobocznego questa. Sąsiedzka sprzeczka, co? Może jakieś trole? Albo któryś... O, jest skalny troll. Dawno nie widziałem takiego wielkiego okazu. Musi być bardzo stary. Chyba trochę się zdenerwował. Ups. A nie moglibyśmy z nim pogadać? Au, jebnął mi kamieniem. No dobra, czyli że nie. Czekajcie, weźmiemy sobie jakieś inne śmieszne bełty. Co my tu mamy? Rozpryskowe, z tępym końcem, obrażenie od srebra. No to weźmy te na przykład, z tępym końcem mamy. Mamy ich sporo w ogóle. Aha, dalej jeden.
No i Geralt pogromca troli, kurczę. Niestety musi trola zabić, no. Już trafiłem do przytulnego mieszkanka trola, to warto się tu rozejrzeć. No, może być tu coś ciekawego. O, stary list jakiś. Mój troll całkiem sprawnie posługiwał się rękami, ale nie posądzałbym go o umiejętność pisania. Nasz poczciwy troll wyraźnie nie lubił utopców. To jakieś oreny. Kamień runiczny. Zaraz zobaczymy, co tam było na tym. Co było w tym liście? Wszyscy wyznaczeni przez magistra mają stawić się w umówionym czasie pod twierdzą. Każdy na przyporządkowanym wcześniej stanowisku, spóźnienia, braki w uzbrojeniu czy nieposłuszeństwa zostaną ukarane śmiercią. Główny atak na Kermoryn przepuścimy z pomocą przerazy. Opanowanie twierdzy nie powinno sprawić problemu. Podobno wiedźminów jest tam teraz tylko garstka, dlatego kto pierwszy, ten lepszy. Za głowego każdego odmińca czeka nagroda 50 orenów. Po wyniesieniu wiedźmińskich tajemnic musimy się rozproszyć, żeby nie przyciągać uwagi. Każdy z nas jest od tej pory zdany na siebie. Ponownie widzimy się w Wiedźmie w umówionym miejscu Azar Javed. Oczywiście to jest list z rozkazami. Niewykorzystane. Troll zajął się właścicielem dokumentów, zanim ten dotarł do zamku. No. Wydaje się, że sporo zawdzięczamy temu trollowi. Dzięki ci, trollu. Przepraszam, że musiałem cię zabić, ale dzięki ci, bo to jest oczywiście... To oczywiście nawiązanie do jedynki, znaczy właściwie do jedynki. To są rozkazy właśnie przepuszczenia ataku na Kermoren, który miał właśnie miejsce w jedynce. Fajnie, fajnie, strasznie fajne takie nawiązanie. Dobra, słuchajcie, ja w takim razie udaję się na Skellige, bo tam mamy ostatnie, kurczę, brawo Geralt, ostatnie schematy mamy właśnie tam. Mam nadzieję, że to w miarę szybko też pójdzie. Mamy już 31 minut, ale myślę, że zdążymy. Po prostu zrobimy kolejny długi odcinek z poszukiwań i ciul. Możecie mnie za to nie lubić albo kochać i w obydwu tych przypadkach musicie po prostu przeboleć moją decyzję na dzisiejszy odcinek. No i dobra, pierwszym miejscem, do którego się udajemy, jest Kergelen. Stara twierdza na właściwie w środku Artskellig. O, tu widzę, jakieś zadanie się zrobiło. Tutaj. My tu już kiedyś byliśmy, ale nie byłem w stanie nic zrobić. Tutaj były strasznie, na strasznie wysokim poziomie były upiory. Więc ja się po prostu już przygotuję do walki z nimi. Weźmiemy sobie coś z... Jakiś olej na pewno na upiory, jeżeli coś takiego mamy, bo mamy na pewno... Kot orka, przepraszam, to są oleje. Przeciwko wampirom, wisielcom, hybrydom, reliktom, zwierzętom, trupojadom, przeklętem, magicznym, drakonoidom, ogrowatym, upiorom. Jest upiorom, dobra. Tylko taki jest. Dobra. Oczywiście na srebro i. Chyba tyle. Mamy jeszcze echidnę? Mamy jeszcze... I na 5 minut mamy echidnę. No i zajebiście. Jak mówię, one tutaj po prostu będą. I nic... Będą. Nic z tym nie zrobimy. Aczkolwiek... O! Właśnie, o tym mówię. I one są na 29. No i kurczę... Kiedyś po prostu nie byłem w stanie... tu nic zrobić. A teraz proszę bardzo. Nawet Irden mi nie jest potrzebny. Ale sobie go walnę, bo czemu nie? Żeby to było wszystko, to jest wszystko. Lulz jak banalnie poszła. Wiem, że w którymś odcinku się z tym strasznie męczyłem i możecie to zobaczyć. I sporo czasu tu straciłem wtedy. Teraz rach ciach i mamy zrobione. Ale tu widzę, że jest ładny ten. Jest co do roboty. Kurczę, no... Ale Geralt, weź tu, sprawdź ten symbol, jak cię proszę, kuźwa, no jaki jest w tym problem? No dobra, nie mogę sprawdzić, ale ciul, walić to. Pójdziemy gdzieś i na pewno na coś się natkniemy, nie? O, tu mamy jakąś skrzynię. Jest, mistrzowski stalowy miecz cechu kota. Mistrzowski stalowy miecz cechu kota, co oznacza, że mamy właśnie skompletowany w całości mistrzowski set kota. Dokładnie. Właśnie zakończyliśmy cały rynsztunek, zbierać schematy na cały rynsztunek kota. Jeszcze możemy tu wejść, zobaczyć, czy coś tu nie było. Jezu, tu jakieś ciała wiszą. Szerowane. Czemu? Coś tam jest w ogóle, ale najpierw sprawdzimy skrzynię. A co jest za drzwiami numer 1? Mglak.
Zmienimy sobie ten sposób. Śmiesznie, bo go cały czas widzimy. Nie, to jest... przepraszam, jaki mglak, to jest katakan. To jest wampir wyższy. I bardzo szybko poszedł. I zginął. Kurczę, jakie se tu bogactwa gromadził. Powinniśmy tu mieć od cholery kasy tak naprawdę, bo przecież one tak ten zbierają ten hajs, nie? Dobra. Czy coś tam jeszcze u góry? A nie, tu już nie wejdziemy przecież, bo tylko to jest jakaś tam belka strapowa. No i fajnie. Lecimy zatem dalej do kolejnych miejsc i kolejne schematy zbieramy. W tym momencie został nam już tylko... tylko wilk? Tak, został nam tylko wilk do zebrania. No, ciekawe, dobra. Już mamy trochę miejsc do odwiedzenia właśnie na wyspach. Więc zabieramy się za to. No i dobra. Pierwszy w niedalekiej odległości od wsi Boxholm, gdzieś tam też w środku właściwie Artskellig się znajduje. On gdzieś tutaj mi każe iść. Ale patrzcie, jaki księżyc jest ogromny, nie? Masakra. A, ją widzę właśnie. Tu jest jakieś ruiny. Jakieś ruiny mamy. A to oznacza, że mogą się tu znaleźć ciekawe skrzynie ze skarbami. Czy ja tu nie byłem już kiedyś? Czy mi tak przypomina? Może nie? Morwood! Zlecenie na zaginionego syna. O, przy okazji zrobimy zlecenie. To ciekawe, ale to jest jakiś bies, cholera jasna? Tak, to jest bies. Jeszcze ma na imię jakoś. No to dupa, nie poznamy troszeczkę historii, ale... Ale co zrobić, no? Wrażenia od ognia są fajne. Płotka mi nam przybyła z odsieczą, co? No kurczę, tego się nie spodziewałem, że mi przyjdzie walczyć ten... Patrzcie, jak zaatakuję go ogniem, a następnie... Patrzcie, a następnie walnę mieczem, to przestaje... O cholera, teraz nic nie widzę, ale przestaje po prostu obrywać od ognia, więc trzeba po prostu zostawić ten ogień. Uciekł do legowiska lizać rany. Muszę go wytropić. Proszę coś lizać. Zjadł tylko wnętrzności. Wybredny. A, pomarańczowe spodnie, to jest ten zaginiony syn. Faktycznie, pamiętam. O cholera. Warto się tu rozejrzeć. No, przydałoby się go od razu ten, z tego legowiska, dopaść go w legowisku i go kurczę zaciukać. No, tu coś leży. Pobiegł w tamtym kierunku. Aha, to są jego ślady, ale ja najpierw chcę tę skrzynię znaleźć ze schematami. To są jakieś tylko głupie pakunki, to tu nic nie będzie, ale... A krasnoludzki brzeszczot, no to jest akurat miecz. To mnie akurat średnio interesi. Tu widzę jakieś, kurcze ciało jeszcze leży. Rano od kłów i pazurów na całym ciele, ale to już ślady żerowania. Zginął od uderzenia w głowę. Czyby tu ktoś się... nie ma. Może bies gdzieś go zaciągnął. A mi się wydaje, że to tutaj, bo pomarańczowe spodnie miał chłopak mieć. A, natomiast gdzie jest ta moja cholerna skrzynia? No chyba to nie są te dupo skrzyneczki, nie? No gdzie tam? Tam jest! Dobra, widzę. Tylko jak się tu dostać? Może się wespnę jakoś? O! Bardzo ładnie. Se wymyślili. Jest, mistrzowskie rękawice. Dobra. Już sobie zaznaczę. Rękawice mistrzowskie. Oje, oje, oje. Zrobię wam kurczę godzinny godzinek. Godzinny godzinek, Boże święty. Godzinny odcinek, jebacz normalnie. I będziecie mieli ten. Będziecie się cieszyć. Tyle schematów. Dobra, nawet nie sprawdzam tych śladów, znaczy, bo widzimy gdzie i biegną. A, to musimy tędy pójść. Przeszedł na drugą stronę. Raczej przeczłapał. Jest taki wielki. O, tutaj są ślady. Co? Nie mogę tego zrobić. Wszystko mogę. Tu gdzieś widzę. Jakieś paliki są. Co to? Pomad drzewa. Łamiąc drzewa. Mhm. No już zresztą go widzę nawet. Siema. No jeszcze ma całe życie. No od nowa. Co za gnojek. Mam wrażenie, że od zwykłego podstawowego ardu on więcej obrywa jak normalnie. Jak od tego. Patrzcie jak go. Patrzcie jak spada mu życie. Od zwykłego pojedynczego ardu.
W ogóle nie ma sensu nic zrobić. Tylko czekać, aż się art uzupełni. Ewentualnie można dobić mieczem. Żeby nie było, że nic nie robiłem, nie? Przerąbane, dobra, fajnie. A no tak, było to zlecenie, to musimy łeb mu jeszcze uciąć. No nie będziemy teraz oddawać tego zlecenia, kiedyś go tam oddamy. Ja mam 40 minut czy 48? To zawsze się zastanawiam, kurczę, ile to jest. No to chyba jest 40. Chyba. Dobra, to fajnie, to mamy zrobione. Tylko pytanie, czy ja tu coś mam zrobić z tym? Jakiegoś tego syna poszukać tutaj? Czy nie? Poczekajcie, zrobię po prostu tak. Zlecenie, zaginiony syn. Przeszukaj leże Biesa przy pomocy wiedźmińskich znaków, tak? Znaczy bez zmysłów. No i jest coś tutaj. Żółta koszula. A, żółta koszula. To musi być Olwe. O kurwa, przecież... Pościłem tych chłopaków, chociaż tyle. Ja pierdolę, ale goś nie ma głowy, ani całej ręki prawej i całego ramienia. Ja pierdolę, ładnie go odgryzł. Żółta koszula, myślałem, że pomarańczowe spodnie, niewiele się pomyliłem. Dobra, to fajnie, to lecę po następny schemat po prostu. Najśmieszniejsze jest to, że jeden ze schematów znajduje się na wyspie... co to za wyspa? To jest chyba Spikerok, nie? Sforlak, to chyba jest Spikerok, jeżeli się nie mylę. Bo już kurczę pozapominałem tych nazw, ale tak, to jest Unvik na pewno. To jest chyba Spikerok. A tu będzie Unskellig. To jest Hindarsfjall. A to jest Faroe, nie? Chyba się nie mylę. No, jedno jest tutaj kurczę w tej starej strażnicy, w której byliśmy. Warto się tu rozejrzeć. A żeśmy nie znaleźli, nie? Nawet skarb tutaj jakiś znalazłem, bo widzę, że było... To był jakiś obóz, nie, przepraszam, to był obóz. Byłem tu, ale nie znalazłem, przecież przeszukałem całe to miejsce. Jakim sposobem nie znalazłem skrzyni ze schematem wiedźmińskim, tego po prostu zrozumieć nie mogę. To jest kozia skóra. Nie wiem, to wypył. No to tu nie ma. Ale pamiętam, że tu byłem. No i gdzie te kurcze? Gdzie te skarby moje? Schemacie, pokaż się! Wszystko mogę zrobić. Nikt nie będzie mówił, że nie mogę czegoś zrobić w tym miejscu. No kurcze, gdzie? Powiedzcie mi kurcze... No, niech ich Ciulwafel strzeli. Widzicie to? Tam jest kurde? Gdzieś po tym murze się muszę wspinać. Tu jest skrzynia, co za shit. Jest, mistrzowskie... Nie, 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 nie. Przynajmniej wejść, mistrzowskie spodnie, dobra. Dobra, mam, jeszcze cztery tylko schematy. Okej. Słuchajcie moi kochani, musiałem przerwać też nagrywanie w ogóle i tak dalej. Mi to wkurza, bo jak tak muszę przerywać nagrywanie, a nie tylko spauzować, no ale jak nie spauzuję nagrania i wyłączę... Wiecie, zaltabuje się z Wiedźmina, no to się samo wyłączy. No nic, w każdym razie dostałem, słuchajcie, dobrze jednak mieć, kurczę, telefon, maila od razu aktywnego, bo dostałem na telefon powiadomienie, że maila, że Steam wysyła mi kod weryfikacyjny, bo zauważyli logowanie z nowego komputera na moje konto Steam. Wiecie, to jest dobre, bo jak się loguję faktycznie z nowego kompa, nie z tego co zawsze, no to proszę o weryfikację, to jest bardzo dobre, bo w tym momencie właśnie dostałem, że było logowanie na moje konto, ale kod weryfikacyjny. Podany oczywiście adres IP wskazuje Kazachstan, więc myślę, że to jest wystarczające potwierdzenie mojej teorii, że po prostu ktoś próbował się w tym momencie włamać na moje konto steamowskie. Na szczęście ta osoba była debilem, znaczy debilem było w ogóle próba włamania, ale samo to, że po prostu nie mogło to dojść do skutku, no bo przecież nie włamał się na mojego maila. Niemniej jednak zmieniłem hasło, tak dla bezpieczeństwa. No i dobra, no i chyba jest okej. No, także kryzys zażegnany, ale musimy o tym powiedzieć. Dobra, ostatni tu chyba będzie mistrzowski wilk. Teraz na Unvik jesteśmy. To będzie ostatni mistrzowski wilk? Rozejrzeć. Dobra, to będzie ostatni mistrzowski wilk. Natomiast nam zostaną jeszcze schematy wyśmienite. I po prostu później się przejdziemy. Ponoć zaklinacz, pisaliście mi, że ponoć zaklinacz jest w stanie zrobić jedne i drugie przedmioty, więc spróbujemy do niego się udać. I o, jest skrzynia. No i bardzo ładnie. Mistrzowski set wilka uzupełniony. Także jeszcze trzy miejsca do odwiedzenia i robimy schematy, znaczy zbroje. No i okej, z powrotem na Artskellig w okolicy wsi Arinbjorn, tam gdzie jest ta
A zaraz zobaczycie. Tutaj gdzie jest. No, Arinbjorn, tu się do latarni morskiej szło, nie? No więc tutaj jesteśmy, jest jeden. Jeden schemacik widzę w jakiejś krypcie takiej. Byliśmy w czymś takim już wcześniej kiedyś. No ale. Gdzie jest jakiś znaczek albo cokolwiek? Nawet znaczka nie ma. O, czekajcie, tu coś jest, coś tu jest. Jest, wyśmienity srebrny miecz. Wyśmienity srebrny miecz, ja sobie to zaznaczam. No i mamy zebrane. Więcej tu nic nie ma w ogóle w tym miejscu, widzę. No i dobra, spoko, lecimy po następny. No i dobrze, tu gdzieś mamy znalp na pancerz. Ale tu widzę, kurczę, cała twierdza jest. Już tu byliśmy też kiedyś, leży potwora tu było. Pokaż, co umiesz. Widzę, że następne. Harpia, serio, harpia. Gdzie jest zatem znaczek, bo nie, znaczka nie widzę nigdzie. Właściwie to weźmiemy sobie Ard. A właśnie, tak można robić. A czy my czasem nie mamy czegoś na harpie? Przecież mamy na harpie jeden taki przedmiot. Tylko musimy go znaleźć. O, ten róg właśnie. Tu chyba go damy. Możemy sobie go użyć teraz. Czy one nie powinny spaść na ziemię? A to może to działało tylko na syreny? Ma to też sens. Może to działało tylko na syreny. Wydawało mi się, że na harpie. No ale ciul z tym. No to nie działa. No to sorry. Jaką czarną krwią tu zabroczyły normalnie. Dobra, gdzie jest znaczek, ja się pytam, bo ja go tu nigdzie nie widzę. Czy jest jakaś możliwość wejścia na to? Ugnieżdżą się harpie. No dobrze, ale ja już rozwalałem to. Ja już rozwalałem to gniazdo, dlaczego ono ten? Że ono jest pokazane, że jest rozwalone. Nie rozumiem zupełnie. No spoko, doświadczenie dostaliśmy. 20 całe punktów, super. Erynia przyleciała nawet. Jej, dostałem poziom. Tego bym się nie spodziewał. Kurczę, ale gdzie ja mam ten schemat tutaj? Patrzcie, nigdzie nie ma tego znaczka. Pokazuje mi bramę. Tego miejsca. O, jest u góry. Warto się tu rozejrzeć. Tak, tak, tak. Zawsze warto się rozejrzeć. Tylko jakoś nie bardzo widzę tu jakiejkolwiek skrzynie, szczerze mówiąc. No, tylko z harpy coś zostało. No, gdzie to może niby być? No, liczyłem, że wejście się odblokuje, ale raczej nie. Ale kij wie. Czasem takie magie działają, ale tutaj jest pokazane w sumie ten fragment pod obozowiskiem. Może tu coś? Gdyż też bym raczej nie przypuszczał, żeby tu coś było, ale... Ale nie widzę nic w środku, więc dlatego się zastanawiam. Jakby jeszcze dało się wejść na te wieżyczki, tam na te mury, to by było super. Znowu coś? O Jezu, ja chciałem szybko znaleźć te schematy, a tu widzę, że dupa, że kombinowanie i kombinowanie. No jak ja mam tu wejść niby? W sensie, jakby się, czy dałoby się na ten mur wejść. O, da się, wow. Niesamowite, jednak. Może tu gdzieś będzie skrzynia. Jest skrzynia, nice, dobra. Jaki kurczę mądry jestem. Dobra, mamy zbroję, lecimy po ostatni, po stalowy miecz, po nic więcej. Ostatni schemat! No i okej, ostatni schemat jest na, jeśli się nie mylę, Hindarsfjall, ale już powiem, tak jak mówię, po prostu już kurczę, bo zapominają, która wyspa jest która, no zawsze wiem, która jest Undvik, o, tyle przynajmniej, no i Ardskellig, wiadomo, ale ten, Undvik zawsze wiem, która jest, a tak, no to reszta jakoś mi tak potrafi umknąć. No i Ardskellig w sumie też jestem pewien. Gdzie ja mam tu kurde wleźć, jak tam wleźć do góry niby, wiem, w ogóle jakiegoś konia podpierdzieliłem tym ludziom, tam w wiosce. Czy to nie jest tak, że tutaj było to wyzwanie, że coś tam się wchodziło i ten, to nie jest czasem to? Może nie, może tak. Dobra, tędy da się wejść, to tyle dobrze. Nie, to nie jest to. No, co my tu mamy? Lodowego trolla.
Widzę, że jakiś mało skory jest do atakowania mnie. Nawet go podpaliłem. Dobry jestem. Nie, 26 level generalnie nic nie robi. Stał po prostu i się patrzył, jak ginie. Się patrzył na siebie, się jak ginie się. Nic tu z niego nie zostało? Dziwne, dobra. Tu mamy... No, gówno, bo mamy tylko kwiatka, ale tu mamy gdzieś... O, właśnie, wilczka. No i pewnie trzeba wejść tam na dół, tak przypuszczam. Jeszcze tylko zobaczę, czy tutaj coś gdzieś nie leży sobie ciekawego. Bo schodów tu co nie miara. Nope. No dobra, no to schodzimy do dziury. W takim razie. Schodzimy do dziury. Wow, shit. Dobra, i tutaj powinno coś być. Kurczę, tu cały grobowiec normalnie. Tomb Raider. Widzę. O, najlepiej nie jest. Wszędzie widzę, mamy ogień. Au, aż mnie rzuciło, ładnie. Wiem, że można to... Oh shit, ale... Oh shit! Nie wierzę, dlaczego tak się spawnuje szybko ten? Ja wiem, że to można ardem odrzucić, ale stwierdziłem, że kurczę, Igni też podziała. Ja pierdzielę, nie wiem, kiedy zapisywałem grę, nigdy. Okej, okay, na szczęście zapis był już zaraz tu, jak się tylko przeniosłem na wyspę, ale... Kurczę, czy mamy coś, co nam... Co nam, kurczę, wiecie, z zatruciem coś zrobi? Nie wiem, spróbuję poszukać. No dobra, właściwie to wilga. Efekty zatrucia leczą zamiast zadawać obrażenie wdrożone. Pytanie, czy zatrucie, czy to wszystko w to wnika? Bo możliwe, że nie. Znaczy, przypuszczam, że... Oh shit! No to brawo, Hanta. Sobie muzykę odpaliłem zamiast zapisać grę. Zapiszę grę. Sorry, zapiszę grę, a chciałem szybkiego zapisu, że się nie da. Dobra. Mamy wilgę. Zobaczmy. Dobra, nie tracę życia. Bardzo dobrze. Kwiaty to w ogóle jakieś były, floreny. No tylko z wilgą można tu wejść. No, sporo tutaj, jeszcze kuźwa mi obciążenie ten, przeciążenie mam za duże, no kurczę, znaczy przeciążony jestem, bo obciążenie jest zbyt duże. To przydałby się teraz bies właściwie. Bies czerwony na pewno jest, to jest bies, kurczę, jak zgadłem. Tu zdygan. Jest, wyśmienity stalowy miecz wiedźmińskiego cechu wilka. I bardzo fajnie. Nie wiem, co ci ludzie tu robili, ale najwidoczniej właśnie przez to się zatruli. No i fajnie, udało się, fajnie. Mamy w tym momencie wszystkie schematy. Naprawdę, naprawdę wszystkie schematy. No oczywiście poza żmiją, ale ten. Na razie żmii i tak nie zrobię, bo nie mam na to poziomu. Teraz się zastanawiam, czy skoro i tak idziemy do zaklinacza, czy nie zrobimy tak, że w przyszłym... No już mamy 50 minut mniej więcej. I w przyszłym odcinku my się zrobimy tak. Pójdziemy na początku do zaklinacza, jeżeli faktycznie się nie mylicie i da się u niego zrobić wszystkie, wytworzyć wszystkie zbroje, to sobie to zrobimy. Wytworzymy u niego wszystkie zbroje, od razu je zaklniemy w coś fajnego. Ja sobie po prostu przestuduję tak, żebyśmy nie siedzieli i nie zastanawiali się nad tym, tylko przestuduję to najpierw. Zrobimy to. Bo to będzie jakby część dodatku, że zakniemy sobie te przedmioty i pójdziemy robić coś ciekawego. No, także tyle w tym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to pamiętajcie o skomentowaniu i lajkowaniu filmu. No i hej, właśnie zrobiliśmy wszystkie schematy. Jestem mega zadowolony. W przyszłym odcinku je wytwarzamy. Wow, no. To trzymajcie się. Bye.